Chwała Panu. Bardzo się cieszę, że mogę dzisiaj stać przed Wami. Dziękuję Panu, że jest tutaj obecny i czuję się to od samego początku. Chciałam podzielić się z Wami świadectwem o tym, jak przeżyłam chrzest w Duchu Świętym, ale najpierw chciałam się jeszcze podzielić takim świadectwem, jak Duch Święty działa. Kiedy pojawiło się w zborze ten pomysł, żeby modlić się o chrzest w Duchu Świętym, też zaczęłam się modlić o ten czas, żeby to był taki czas, kiedy będziemy naprawdę szukać Ducha Świętego, kiedy będziemy pragnąć, a wtedy On przyjdzie, bo On jest zawsze. I kiedy tak się modliłam, dostałam słowo z Księgi Samuela. I na początku nie wiedziałam, co to słowo znaczy, dlaczego akurat takie słowo, ale kiedy pastor mówił, że czy podzieliłabym się świadectwem o tym, jak zostałam ochrzczona Duchem Świętym, zaczęłam się modlić, żeby Duch Święty sam pokierował tym świadectwem, żeby to nie było coś ze mnie, ale żeby Duch Święty sam wypełnił mnie, moje usta. Mówiłam: Duchu Święty, mam mówić o Tobie i powiedz, Ty mi sam mi powiedz, co tak naprawdę mam powiedzieć, czego oczekujesz. I wtedy po raz kolejny do moich uszu dotarło to samo słowo z Księgi Samuela. A żeby jeszcze to potwierdzić, to kiedy właśnie modliłam się, kiedy to słowo gdzieś brzmiało w moich uszach, otwieram Biblię i otwiera się mi właśnie Księga Samuela, 10 rozdział. To już było takie całkowite potwierdzenie tego, że mam dzisiaj się tym podzielić. Przeczytam dwa wiersze. Zachęcam, żeby może przeczytać to sobie w domu całość. To jest historia o namoszczeniu Saula na króla. Ja przeczytam tylko jeden fragment od 5 wiersza. Następnie dojdziesz do Gibei Bożej, gdzie jest załoga filistyńska. A gdy tam wejdziesz do miasta, natkniesz się na gromadę proroków schodzących ze wzgórza, a przed nim będą grający na harfie, bębnie, piszczałce i lutni. Oni zaś będą w zachwyceniu. I stąpi na ciebie duch Pana, i wespół z nimi ogarnie cię zachwycenie i przemienisz się w innego człowieka. A gdy te znaki wystąpią u ciebie, uczyń, cokolwiek ci się nadarzy, gdyż Bóg jest z tobą. Wiecie, usłyszałam wyraźny głos Ducha Świętego. Powiedz o tym, jak zmieniło się twoje życie, kiedy zostałaś ochrzczona, kiedy wypełniłem twoje życie, kiedy przyszedłem do twojego życia. I tym się chciałam podzielić. Zacznę może od tego, że jako nastolatka, wiecie, myślałam, że bycie chrześcijaninem to jest taka zabawa, że mogę sobie być trochę chrześcijanką, a trochę z tym światem i to się nic nie stanie. Byłam osobą zawsze gdzieś tam lubianą, więc nie trudno mi było znaleźć sobie przyjaciół w świecie. I myślałam, że to jest dobre, że nic się w moim życiu nie stanie, jeżeli będę chodzić do zboru, ale też gdzieś tam to towarzystwo w świecie też mnie pociągało. I wiecie, nic bardziej mylnego. Pan wyraźnie mówi, że mamy być albo letni, albo gorący. On nie chce naszego rozdwojonego życia. I to doprowadziło do tego, że szybko znalazłam się całkowicie w świecie. Nie chcę teraz mówić całego świadectwa, ale wiecie, diabeł zrujnował moje życie. Ale nie chcę dzisiaj o tym mówić. Dziękuję Panu za to, że mimo tego, jak go potraktowałam, on wyciągnął drugi raz do mnie swoją rękę. I mogłam mu na nowo oddać swoje życie. Był to czas pokuty w moim życiu. Naprawdę to było takie szczere i Pan widział moje szczere serce i zaczął niesamowicie mnie zmieniać. To był czas, kiedy jeszcze nie miałam odwagi przyjść do zboru, wiecie, bo diabeł robi wszystko, żebyśmy nie mieli społeczności. On dobrze wiedział, że jeżeli nie wrócę do zboru, jeżeli nie będę miała społeczności z Kościołem, to szybko, prędzej czy później, szybciej czy później i tak będę z powrotem w jego rękach. Ale wiecie, to było mocniejsze ode mnie. Już wtedy Pan działał w moim życiu i postanowiłam wrócić do zboru. Wiecie, musiałam stoczyć niesamowitą walkę.
Każdego razu, kiedy tu wstawałam, miałam ochotę stąd uciec. Wystarczy, że ktoś jakoś popatrzył na mnie. Wtedy myślałam, że patrzy na mnie z wyrzutami. Po prostu diabeł, całe moje życie było przesiąknięte poczuciem winy. Cały czas mi mówił, co ty tu robisz, grzesznico? Czy tu jest twoje miejsce? I cały czas było w moim życiu. Jedyne, co było takim dla mnie pocieszeniem, to to, że wtedy miałam małe dziecko, więc mogłam spokojnie iść do matecznika, tam się zamknąć i tam mnie nikt nie widział. Po nabożeństwie szybko uciekać, gdzieś tam tylnym wejściem i myślałam, wiecie, że tak w tym tkwiłam. I pamiętam pewnego dnia i modliłam się cały czas. Mówię, Panie, przecież Ty nie chcesz, żeby tak było. Ja też nie chcę. Ja chcę żyć wolnym życiem. Przecież Ty mi wybaczyłeś. Tyle razy mi o tym poświadczałeś mi to w słowie, że Ty wybaczyłeś mi. Więc czemu? Czemu mam żyć w takim poczuciu winy? I pamiętam, siedziałam raz w mateczniku i jeden brat głosił właśnie słowo na temat Ducha Świętego. Wiecie, to słowo przenikało moje serce. Mimo tego, że w mateczniku jest nieraz taki chaos, taki klimat, że nie da się skupić na słowie, to wtedy tak jakby Duch Święty wziął wszystko wokół mnie. Po prostu słowo z tego głośnika przenikało moje serce. I urodziło się wtedy w moim sercu takie wielkie pragnienie chrztu w Duchu Świętym. Wiecie, chodziłam z tym, modliłam się, mówię, Panie, nikomu o tym nie mówiłam, bo był też jeszcze czas, że jakoś nie umiałam z nikim jakiegoś takiego kontaktu nawiązać tutaj w zborze. Jedynie moja mama to była taka osoba, która ona walczyła o mnie, kiedy byłam w świecie i to ona cały czas ciągnęła mnie od dziecka i potem, kiedy postanowiłam wrócić, to ona zawsze była i modliła się za mną i dziękuję jej bardzo za to. I wtedy urodziło się takie pragnienie, że sama w domu na kolanach wołałam, przyjdź Duchu Święty. Przyjdź, jeśli jesteś, napełnij mnie. Nie chcę żyć takim życiem. I wiecie, to jest niesamowite, jak Duch Święty działa i zawsze się śmieję z tego, jak ktoś mówi świadectwo, bo ono nigdy nie jest takie same i każdy przeżywa go inaczej. Ostatnio, jak opowiadałam znajomemu, że mamy teraz taki czas świadectw, to on mówi, że Duch Święty został napełniony Duchem Świętym w samochodzie. Musiał się zatrzymać gdzieś na poboczu, żeby wypadku nie spowodować, bo mówi, przyszła taka obecność Boża, że nie wiedział, co się dzieje. Ja przeżyłam chrzest w Duchu Świętym, wiecie, zupełnie niespodziewanie. To była normalna sobota, a miałam taki zwyczaj, że w sobotę, kiedy sprzątałam dom, włączałam sobie uwielbienie i był to taki czas, kiedy rozkoszowałam się Panem. I to była taka zwykła sobota. Wzięłam się za sprzątanie. Pamiętam, trzymałam miotłę w ręce, zamiatałam panele, śpiewałam jakąś pieśń, nie wiem, co to była za pieśń, tego już nie pamiętam. I wiecie, nagle przyszedł Duch Święty. Przyszedł Duch Święty z taką mocą, że nie byłam w stanie ustać. Miotła wypadła mi z ręki. Padłam przy fotelu na kolana i zaczęłam się modlić. Zostałam ochrzczona Duchem Świętym. Nie wiem, ile ta modlitwa trwała. To był tak cudowny czas. I wiecie, moje życie w tym momencie zostało przemienione. Duch Święty zabrał całe to poczucie winy. Wiecie, pokazał mi w jednej chwili miłość Ojca. Pokazał mi to, że nie ma jarzma grzechu już nad moim życiem, że jestem wolną osobą. Dał mi moc do życia w zwycięstwie. Wiecie, to było pierwsze nabożeństwo, na które przyszłam po tej sobocie i mogłam naprawdę z radością wielbić Pana. Mogłam stanąć, przywitać się z każdym. Po prostu to wszystko Pan zabrał. Urodziło się pragnienie, żeby gdzieś się zaangażować, więc szukałam siostry, bo słyszałam tutaj, że są modlitwy. Szukałam siostry, która by mi powiedziała, gdzie są te modlitwy, co, gdzie, jak. Wtedy Aśka z Lucyną zaprosiły mnie, teraz nie wiem, czy Lucyna, czy Asia, ale któraś z nich mówi, tak, tak, są modlitwy, w czwartki zapraszamy, przyjdź, wiecie. I Pan zaczął czynić niesamowite rzeczy w moim życiu. Wiecie, zapisałam sobie na kartce, bo wyraźnie Duch Święty przypominał mi,
co uczynił jeszcze w moim życiu, a nie chciałabym czegokolwiek pominąć. To było to pierwsze i to myślę najważniejsze, że całe to poczucie winy zostało zakryte, że przyszła ta Boża miłość i moc do mojego życia naprawdę. Wtedy wstałam z kolan zupełnie innym człowiekiem, zupełnie innym człowiekiem. Kolejną taką rzeczą to była ta miłość właśnie ojca. Wiecie, nigdy tej miłości nie zaznałam, bo mój tata, mimo że nigdy nas nie zostawił, on był, ale tak jakby go nie było. On nigdy nie powiedział nam, że nas kocha, nigdy nas nie przytulił, był zawsze szorstki, pije też, więc jest alkoholikiem, więc w alkoholu mówi się różne rzeczy, ale nie chcę o tym mówić, bo wiem, że on jest przeznaczony do zbawienia i o to walczę. Ale wiecie, Duch Święty nauczył mnie kochać mojego tatę. Nauczył mnie kochać mojego tatę. Nauczył mnie właśnie tego, że to nie on, ale diabeł w nim działa, tak? Że Pan Jezus go kocha i ja go też mam kochać. Zaczęłam się modlić o mojego tatę. I niesamowite było też to, jak Duch Święty pokazał mi miłość naszego niebiańskiego taty. Wiecie, zaczęłam wtedy mówić do mojego ojca w niebie tatusiu i to było naturalne po prostu. Wiedziałam, że mimo tego, że może tutaj na świecie tej miłości ojca nie zaznałam, ale ogarnęła mnie taka Boża miłość, wiedziałam, jakiego potężnego, wspaniałego tatusia mam w niebie. Wiecie, i to było coś niesamowitego i tym się cieszę do dzisiaj. Tą Bożą miłością, że to on jest tym moim kochanym tatusiem. Wiecie, Duch Święty dał mi radość. Tej radości nie było w moim życiu. Skruszył całkowicie moje serce. Wiecie, moje serce było twarde jak głaz. Ja nauczyłam się przez całe to moje dzieciństwo, nauczyłam się być taką twardą kobietą, taką twardą dziewczyną i nigdy nie płakałam. Wiecie, Duch Święty nauczył mnie nawet płakać. On wlał w moje życie czułość. Mogę dzisiaj kochać ludzi. Mogę płakać i z tego się cieszę. Bo po prostu to Duch Święty we mnie zmienił. Wiecie, dziękuję Duchowi Świętemu za to, jakim jest przyjacielem, bo to nie jest zwykły przyjaciel. Wiecie, tak ostatnio jak modliłam się i wyznawałam to, że On jest moim przyjacielem, On mi pokazał coś więcej, że to nie jest zwykły przyjaciel. Do zwykłego przyjaciela, żeby z Nim się spotkać czy umówić, potrzeba czasu. Potrzeba albo on musi znaleźć czas i ja muszę znaleźć czas, żebyśmy mogli razem spotkać i porozmawiać. Albo przynajmniej muszę mieć czas wziąć telefon, a on go musi odebrać. A wiecie, Duch Święty jest tym przyjacielem, który jest zawsze przy mnie, zawsze. Czy to rano, czy wieczorem, czy w nocy, kiedykolwiek bym nie potrzebowała jakiejkolwiek porady, nie wiem, podzielić się z nim problemem, troską, czy może radością. Wiecie, Duch Święty jest zawsze z nami. I życzę wam tego, żebyście mogli tego doświadczyć, tego wspaniałego przyjaciela. Duch Święty pokazał mi też niedawno, położył mi bardzo na serce Kościół prześladowany. I wiecie, pokazał mi jedną ważną rzecz, że tym ludziom można zabrać wszystko. Że tak naprawdę tych ludzi można pozbawić właśnie rodziny, bliskich, przyjaciół, Kościoła, nawet Słowa Bożego, ale nikt w życiu im nie zabierze tego najcenniejszego przyjaciela, jakim jest Duch Święty i w tym tkwi ich zwycięstwo, że oni mają tego przyjaciela na co dzień i nie potrzebują nikogo więcej. I to też mi Duch Święty pokazał, że nie potrzebuję mieć przyjaciół w ludziach, bo tak naprawdę On jest moim przyjacielem w każdej sytuacji mojego życia, tym przyjacielem, którego nikt mi nie jest w stanie odebrać. Na koniec jeszcze chciałam się podzielić słowem, które też gdzieś w tym tygodniu Duch Święty położył mi na serce i też się tym rozkoszuję. I to jest takie życzenie dla mnie, dla mojego życia osobiście, ale i dla was. To jest słowo zapisane w Trenach w 3 rozdziale od 22 wiersza. Niewyczerpane są objawy łaski Pana. Miłosierdzie Jego nie ustaje. Każdego poranku objawia się na nowo, wielka jest wierność Twoja. Pan jest moim działem, mówi dusza moja, dlatego w Nim mam nadzieję. Dobry jest Pan dla tego, kto Mu ufa, dla duszy, która Go szuka. Wiecie, tak na nowo Pan mi pokazał, że On chce, dosłownie zapisałam sobie te słowa, nie wiem, czy to znajdę w moich bazgrołach, ale dał mi takie, chyba teraz tego nie znajdę.
Aha, tu jest. Bóg każdego poranka chce objawić, chce się objawiać na nowo w Twoim życiu. Tak Duch Święty do mnie przemówił, że Bóg codziennie, każdego poranka chce na nowo objawiać się w Twoim życiu. I wiecie, to się stało taką moją modlitwą, żeby nasz kochany Bóg mógł się codziennie na nowo objawiać w moim życiu. Przychodzić na nowo ze swoim słowem, ze swoją miłością, ze swoją obecnością. Dziękuję Mu za to, że to On napełnia moje życie mocą, że mogę się modlić, że mogę prosić Go o moc, o Jego moc w moim życiu, ale też mogę się modlić o innych i wołać. I wiem, że On nie zawsze słyszy. I myślę, że tyle. I życzę Wam, żebyście każdego dnia mogli doświadczać tej obecności naszego wielkiego przyjaciela, jakim jest Duch Święty w naszym życiu. Tak naprawdę codziennie, na każdą chwilę naszego życia On jest zawsze z nami. Jest gotowy zmienić każdą sytuację w naszym życiu. Jeżeli czegokolwiek Ci brakuje, jeżeli jest jakakolwiek pustka w naszym życiu, to On jedynie On może ją wypełnić. Amen.